Dzień dobry, drodzy widzowie. Udało się, pora poklepać się po plecach, bo dotarliśmy do piątku. Czas na ostatniego flesza w tym tygodniu. Dziś posłuchacie m.in. o nowej wersji Dooma, smutnej historii twórcy Callisto Protocol. Będzie też o tym, jak bestia z mety psuje kolejną firmę. Zostańcie z nami, zaczynamy. Jak powszechnie wiadomo, Doom konkuruje ilością dialogów z Baldur's Gate 3. Dlatego teraz raptem 30 lat po premierze dostaniemy polską wersję kultowej strzelanki. Wszystko w ramach zestawu Doom plus Doom 2. Wczoraj wystartował Quake.com i z tej okazji na Steamie i Gogu pojawiło się nowe wydanie klasyka, którego można odpalić na absolutnie wszystkim, nawet na bakteriach. Zestaw zawiera dwie pierwsze części, ale w wersji na bogato. Do klasyków dodane zostaną 32-poziomowe tryby TNT, Evolution i The Plutonia Experiment. Do Dooma 2 dołączono dodatkowe mapy z Master Levels czy modyfikacje Sigil. Pierwszy Doom dostał nowy epizod zatytułowany Legacy of Rust. Zawiera on nowe demony, broń i 16 map, a także 25 z nich do trybu Deathmatch. Zestaw wspiera mody społeczności i to mimo, że gry przerzucono na nowszy silnik. I... tak, szanowni państwo, mamy to. W Dooma zagramy w końcu po polsku. Jakbyście chcieli uzupełnić tą kolekcję, to na Steamie i Gogu trwają wyprzedaże z okazji QuakeConu. Streamy z samej imprezy można zaś oglądać na Twitchu. God of War Ragnarok trafi wreszcie na pecety. Twórcy ujawnili, jakiej maszyny wymagać będą najnowsze przygody Kratosa i jego syna Atreusa. Osoby, które dysponują nieco starszymi podzespołami, nie powinny się martwić, gdyż wymagania sprzętowe God of War Ragnarok wydają się wyważone. W minimalnej specyfikacji potrzebujemy GTX 1060 i tylko 8 GB pamięci RAM. Do zabawy w wyższej rozdzielczości i ustawieniach graficznych przyda się o wiele potężniejszy sprzęt. Do ustawień Ultra będzie to na przykład RTX 4070 Ti. Na tej planszy zaś możecie zobaczyć pełne wymagania nowego God of War'a. Jak pewnie tutaj widzicie, wszystko spoko, fajnie. No może poza tym, że zajmuje 190 GB na dysku. No ale nie zapominajmy o najważniejszym. PC-towcy zagrają w God of War'a już 19 września. Jeśli obawialiście się, że GTA 6 będzie kolejnym gamingowym gigantem, który zaliczy obsuwę, to uspokajamy. Podczas spotkania z inwestorami Strauss Zelnick, prezes Take-Two, zapewnił o premierze na jesień 2025 roku. Dodał, że firma jest otwarta i podekscytowana tym, co moderzy mogą zrobić z GTA. Już od jakiegoś czasu krążą pogłoski, że sieciowy moduł GTA 6 ma położyć spory nacisk na twórczość użytkowników. Rockstar ma zaś oddać graczom oficjalne narzędzia moderskie. Pozostaje nam czekać i trzymać kciuki, że obietnice zostaną spełnione. Callisto Protocol okazało się porażką finansową. W studiu Striking Distance doszło do zwolnień, a jego szeregi opuścił dotychczasowy szef i założyciel Glenn Schofield. Na kanale Dan Allen Gaming opowiedział o ciężkich ostatnich miesiącach prac nad tym projektem. Dużym problemem okazały się koszty produkcji gier AAA. Opracowanie The Callisto Protocol kosztowało czterokrotnie więcej niż pierwszego Dead Space'a, którego Schofield był współtwórcą. Autor zauważa, że budżety w ostatnich kilkunastu latach wystrzeliły w górę jak szalone, a cena gier wzrosła raptem o $10. Dla mnie to nie jest tak źle, ale to cóż, jego sprawa. Ostatnia faza produkcji Callisto Protocol była pełna crunchu, a i tak w grze znalazły się poważne bugi. Wydawca obiecywał, że zespół dostanie więcej czasu, ale ostatecznie ustalono premierę na grudzień 2022 roku. Firma Krafton pozostała głucha na sugestie, że to błąd. W rezultacie z gry wycięto sporo zawartości, a po premierze wyszło 86 łatek próbujących naprawić stan produkcji. Schofield miał w planach sequel, ale teraz nie widzi na niego perspektyw. Według twórcy wydawca zbyt szybko się poddał, a powinien czerpać przykład z CD Projekt Red. W końcu Wiedźmin stał się fenomenem dopiero dzięki trzeciej części. Ciekawe, czy z Callisto Protocol byłoby podobnie. BioWare próbuje rozwiać wątpliwości graczy czekających na Dragon Age The Veilguard. Kilku twórców czwórki wzięło udział w wywiadzie dla Edge i wyjaśnili kwestie związane ze światem i mechanikami gry, w tym z drużyną. Jedyną postacią, jaką sterujemy, będzie protagonista.
Róg. Wieloletni fani serii Dragon Age uznali ten zabieg za kontrowersyjny i trochę się im nie dziwię. Reżyserka czwórki twierdzi, że zdecydowano się na taką zmianę, aby zapewnić większą imersję graczom, którzy powinni poczuć się jak sam Róg. Będziemy wprawdzie wybierać aktywne umiejętności towarzyszy, ale nie wiadomo, czy to wystarczy, aby zadowolić fanów. Podobno z wewnętrznych testów wynikało, że gracze są bardziej zaangażowani w taką zabawę niż w przypadku pozostałych Dragon Age'ów. Ciekawe, czy BioWare próbuje trafić do tej samej grupy odbiorców, którzy pokochali Baldur's Gate 3. Jeśli tak, to chyba mamy dla twórców złe wieści. Natomiast jeśli obawialiście się, że wasz Dragon Age'owy Heros znów będzie latał za ziółkami i odłamkami jak w Inkwizycji, to twórcy uspokajają. Lokacje będą skrywać sporo zadań pobocznych i miejsc do eksploracji, ale BioWare obiecuje utrzymać dobre tempo historii. Z kolei stolica Tevinteru, czyli Minratus, ma zachwycić fanów ogromem i różnorodnością. Trzymamy za słowo i czekamy na rezultat. O tym, jak wyszło, przekonamy się już jesienią. Wszechpotężny korporacyjny cesarz światów równoległych, czyli firma Meta, właśnie dokonała najgorszej rzeczy od czasu wprowadzenia tego dziwnego szyfrowania na Facebooku. Jeśli zagrywaliście się w God of War'y na PSP, to mamy przykre wieści, bo firma Zuckerberga najprawdopodobniej zabiła Ready at Dawn Studios. Poza przenośnymi przygodami Kratosa, studio stworzyło też m.in. Order 1886 i Lone Echo. Informacja ta nie jest jeszcze oficjalna. Android Central miało jednak dotrzeć do niepublicznej notatki otrzymanej przez pracowników studia. Spółka Meta poinformowała w niej, że zachęca podwładnych do dołączenia do innych zespołów w Oculus Studios. Dlaczego? No, dlatego, że Ready at Dawn zostaje zamknięte w trybie natychmiastowym. Koniec studia ma być pokłosiem decyzji o redukcji wydatków Reality Labs, oddziału odpowiedzialnego za produkcję VR. Ready at Dawn należało do tej grupy od połowy 2020 roku, po wykupieniu przez Metę. Od tego czasu zespół nie wypuścił żadnej gry poza kontynuacją Lone Echo z 2021. Może to i dość dawno, ale gracze i tak nie są zachwyceni. Niektórzy zauważają, że wydatki na studio to tylko drobne w porównaniu do kilkunastu miliardów strat, które co roku przynosi Reality Labs. Chyba źle się dzieje w krainie cukrowej góry. Dziś do sprzedaży trafiło Steam World Heist 2. Wygląda na to, że druga część steampunkowej podserii dorównała świetnej poprzedniczce. Potwierdzają to wysokie oceny od krytyków. Średnia na Metacritic z 29 recenzji wynosi 81 na 100, co jest naprawdę dobrym wynikiem. Z kolei OpenCritic przy 49 opiniach od ekspertów średnia ocen daje 92 na 100. Niektórzy recenzenci mocno chwalą dwójkę, podkreślając, że studio włożyło dużo serca w opracowanie gry. Podkreślana jest ewolucja formuły, która uczyniła jedynkę tak wyjątkową. Dziennikarzom podoba się projekt otwartego świata, walka, fabuła i świetna muzyka, które razem tworzą satysfakcjonującą strategię. Dla krytyków problemem są zaś dłużące się questy w późniejszej fazie rozgrywki. Inni zauważają natomiast, że większy rozmiar produkcji okazał się zbyt dużym ryzykiem ze strony twórców, które ostatecznie nie za bardzo się opłaciło. SteamWorld Heist 2 ukazało się na PC-ty, Switchu oraz dwóch ostatnich generacjach PlayStation i Xboxów. Gra oferuje polską lokalizację w formie napisów. To by było na tyle, drodzy widzowie. Korzystajcie z weekendu, bo przypominam, że mamy już drugi tydzień ostatniego miesiąca wakacji, także trzeba by wstać od tego komputera i poharatać w gałę, nie? Do zobaczenia.